naprawdę odważnie, pokazujemy się do gry. Jest gdzie pograć, jest wszystko dobrze, dlatego ma to wyglądać, panowie, tak jak chcemy za dwa tygodnie. Dawaj, Wojciech. Tak jest, padaj, niedługo ruszamy, dawaj. To wygramy! Sobie! Dawaj, dawaj. Niech panowie, gamo świetnie! Dzisiejszym sparingiem zakończyliśmy, można powiedzieć, ten cięższy okres przygotowań do rundy wiosennej. Myślę, że mecz ze Stalową możemy uznać za udany, bo na pewno wynik cieszy. Sytuacje, które stwarzaliśmy i bramki, które strzeliliśmy, były po fajnych akcjach. Bardzo fajnie, że znowu udało nam się zdobyć dwie bramki ze stałego fragmentu gry, bardzo dobrze rozegranego. Także widać tutaj, że chłopcy nie zapomnieli tego, co przynosiło nam punkty w poprzedniej rundzie. Do tego widać już u niektórych zawodników większą świeżość niż dotychczas. Widać to, że są głodni gry, chcą grać, nie chowają się za przeciwnikiem i to jest na pewno duży pozytyw. Mamy trochę mankamentów w grze, zarówno defensywnej, jak i ofensywnej, ale po to są te dwa tygodnie, żeby to wszystko jeszcze nad tym popracować. Traktujemy te dwa tygodnie jako już bezpośrednie przygotowanie startowe, czyli tutaj już schodzimy z obciążeń, będziemy bardziej skupiali się na taktyce gry, na stałych fragmentach i mam nadzieję, że już za tydzień w meczu z Hutnikiem Kraków pokażemy zbliżony poziom, tak jak to chcemy, żeby wyglądało w meczu inauguracyjnym rundę wiosenną z Górnikiem Łęczna. W dzisiejszym sparingu możemy tutaj pochwalić nowego zawodnika, który do tej pory był testowany. Jest to Szymon Hajduk, który dzisiaj notabene zdobył bramkę, zaprezentował się na tyle dobrze, że zostaje z nami i myślę, że będzie tutaj solidnym punktem, jeśli chodzi o tą całą linię pomocy.